Wyobraźmy sobie z jednej strony atletę, siłacza, zawodnika MMA i po drugiej stronie zwykłego człowieczka, który staje naprzeciwko niego. Który z nich wykaże się większym męstwem? Nasza intuicja będzie nam podpowiadała, że jeżeli to nie jest głupota jakaś, szaleństwo, ale jakiś przymus takiego pojedynku, takiej walki, no to męstwo będzie po stronie tego człowieka, który ma mniejsze umiejętności. Czyli ta osoba, która ma w sobie gotowość pokonania strachu, ta wykazuje się większym męstwem. Czym jest męstwo? Męstwo właściwe polega na tym, że jesteśmy gotowi na zaryzykowanie własnego życia dla jakiejś ważnej idei, dobra, obrony bliźnich, wiary, ojczyzny. Na tym polega właściwe męstwo. Męstwo, które polega tylko na tym, że my się nie boimy o własne życie, jest też pewną jakąś formą odwagi, ale nie jest męstwem właściwym. Tradycja, żeby męstwo traktować jako pewną wiedzę. Czyli jeżeli ktoś ma pewne umiejętności, wie, że jest w stanie pokonać przeciwnika, jeżeli żołnierze na przykład wiedzą, że mają taki potencjał, że mogą pokonać wroga, no to w nich jak gdyby męstwo wzrasta. Mają większą ufność w zwycięstwo. Rośnie właśnie ta ufność, wiara w zwycięstwo i tym samym no samo męstwo jest bardziej takie wyakcentowane. W momencie, kiedy oni tracą wiarę w to zwycięstwo, okazuje się, że tamtych przeciwników jest więcej, że mają większe umiejętności, to ta słabość w nich narasta i już oni nie wykazują się takim męstwem, bo wiara w zwycięstwo słabnie. I to jest ten aspekt intelektualny męstwa, który na pewno jest ważny. Ale męstwo, tak jak już to wspomniałem na wstępie, polega na tym tak naprawdę, że musimy pokonać w sobie pewien strach, pewną taką granicę, która musimy przekroczyć pewną granicę, która nas powstrzymuje przed działaniem. Jeżeli nie ma tego strachu, no to tam nie ma męstwa. I także jeżeli ja mam pewność, że wygram, no to trudno mówić w takim przypadku o jakimś męstwie. Można wręcz powiedzieć, że jeżeli zawodnik MMA gdzieś tam na ulicy widzi, że dwóch opryszków zaczepiło innego człowieka i on się wstawi, bo jest pewny, że sobie poradzi z nimi, no to czy on się wykazał męstwem? No tu jest pytanie. Zaraz jeszcze do tego wrócę, ale na pewno większym męstwem wykaże się ktoś, kto nie ma takich umiejętności. Czy zatem męstwo wymaga sztucznego takiego podsycania strachu? Bo jeżeli ja się nie boję, no to niby tego męstwa nie ma, prawda? Niemniej nie jest tak do końca, dlatego że czasami, nawet jeżeli mamy sporą pewność na zwycięstwo, sporą wiarę w zwycięstwo, to zawsze jakiś procent niepewności jest. Ten zawodnik MMA też jest niepewny, no bo nie wie, czy jeden z tych oprychów nie wyciągnie na przykład broni palnej. Żołnierze, idąc na wojnę, nawet mając przewagę liczebną i techniczną, to no niestety na wojnie jest tak, że giną jedni i drudzy. Może tych atakujących zginie mniej, ale zginą. I to może spowodować w nich jakieś takie wycofanie się, jakiś taki lęk, który sprawi, że to męstwo będzie słabsze. Widzimy zatem, że 5% strachu może wywołać 100% paniki. Nigdy do końca nie wiemy, jak się dana osoba zachowa w takiej sytuacji. Dla niektórych właśnie mały strach, mały lęk, małe ryzyko powoduje reakcję takiej paniki. Oprócz uczucia nadziei i ufności w zwycięstwo, o którym tutaj już mówiłem, ważne jeszcze będzie uczucie gniewu. Właściwie siła gniewliwa jest taką dominującą siłą, która nas jak gdyby popycha do walki. Jeżeli czujemy w sobie zagniewanie, bo widzimy, że jest jakieś zło, widzimy jakieś zło, to dzięki właśnie temu gniewowi, temu oburzeniu, który w nas jest, zaczynamy działać. I męstwo polega na tym, żeby odpowiednio dozować ten gniew. To znaczy, żeby gniew nas
motywował do działania, ale on nie może zaburzać naszego zdrowego rozsądku. Nie możemy się rzucać z motyką na batalion wojska. No musimy tutaj zachować pewien rozsądek. Na co zatem trzeba zwrócić uwagę, kształtując męstwo? Ja oczywiście, mówiąc o męstwie, mówię sobie to tak, teoretycznie, i to całe szczęście, że mogę tutaj teoretyzować tylko, a nie wykazywać się praktycznie, bo ktoś kiedyś zresztą powiedział, że nigdy nie wiemy, czy mamy sprawność męstwa, dopóki nie staniemy w konkretnej sytuacji, nie znajdziemy się w konkretnej sytuacji. I zatem na to zwracać uwagę, kształtując męstwo, w takim kontekście motywacji intelektualnej. Przede wszystkim musimy ustalić, co w danej konkretnej sytuacji jest powinnością moralną, czyli co powinniśmy w danej sytuacji zrobić, czy rzeczywiście istnieje konieczność, żebym ja podjął walkę i ryzykował życie, bo może ta sytuacja tego nie wymaga, może to po prostu będzie zwykłą brawurą, zwykłym jakimś tam popisywaniem się. Następnie no, trzeba przemyśleć własne umiejętności i taktykę walki, czy w ogóle są jakieś szanse na zwycięstwo i porównać to, jak gdyby zderzyć z powinnością moralną działania w danej sytuacji. Bo to wszystko trzeba po prostu tutaj wyważyć. Po trzecie, trzeba wzmocnić własne morale, wiarę w zwycięstwo. Ufność, czyli po pierwsze, z jednej strony widzimy, że istnieje pewna konieczność podjęcia takich działań, bo jest nasza reakcja na zło. Druga rzecz, że znając własne umiejętności, musimy podsycać ufność w to, że nam się w konkretnej sytuacji to, co mamy zrobić, dobrego powiedzie. Czyli ufność w zwycięstwo podnoszą przekonanie, że walczymy o dobro, że racja jest po naszej stronie. Po drugie, to, że mamy szansę zwyciężyć, że mamy odpowiednie umiejętności. I po trzecie, akcentować myśli takie, które budzą nadzieję, ufność w zwycięstwo, a odsuwać te, które powodują lęk, strach, wycofywanie się.